Na dzisiejszych zajęciach przerobimy pozycję bokserską, a więc stajemy stopy razem, prawa noga w bok na szerokość ramion i tam, gdzie lewa noga kończy się pięta, zaczynają się palce prawe. Biodra frontalnie, broda przyciągnięta do piersi, patrzymy się spod byka na przeciwnika, kolana lekko ugięte jak amortyzatory. Nie stoimy ani na przedniej, ani na tylnej nodze. Ciężar musi być równomierny. Ręce u góry. Prawa ręka dotyka szczęki kości jarzmowej i wąsko żeber. Bardzo ważne jest, żeby nie dać się złapać pod prawym łokciem. Mamy wątrobę, żeby nie dostać tutaj ciosu. Lewa ręka na wysokości oka. To jest podstawowa pozycja. Niektórzy mogą sobie stanąć w pozycji, że przednia ręka jest bardziej wyciągnięta albo bardzo zwarta. Garda wręcz trzymają podwójną gardę, ale ogólnie pozycja bokserska, kickbokserska polega na tym, że dla praworęcznych prawa noga, prawa ręka, czyli silniejsze są z tyłu, lewa z przodu, dla mankuta będzie to wyglądało odwrotnie. I zawsze ręce wysoko, nie za wysoko, bo jeżeli damy na łuki brwiowe, czoło mam odsłonięte żebra, a łuki brwiowe szybko się zrastają, więc nie wiem, ma się co bać, lepiej martwić się o szczęki. Ręce, łokcie wąską, pięści na wysokości szczęki, kolana ugięte, a jako amortyzatory pracują i broda przyciągnięta do piersi. Bardzo ważną rzeczą jest barki, ramiona. Nie mogą być wyprostowane, jak nas pani w szkole uczyła, bo zmęczymy się, łokcie polecą do tyłu. Ramiona muszą być mocno zwarte do przodu, że jak się zmęczymy, oprzemy się o brzuch. Zapraszam wszystkich na treningi boksu, kickboxingu, Bytom, ulica Powstańców Śląskich 2 i Piekary Śląskie, klub Adrenalina, ulica Oświęcimska 78.